Dzień dobry w piękną, słoneczną sobotę. Pamiętaj, że słońce jest zawsze, tylko czasem chmury są bardziej i to dlatego go nie widać. Sobota to zwykle dzień podsumowania tygodnia i planów tygodniowych. I też co zauważyłem, to żeby robić właśnie te plany od rana, wtedy kiedy jest dużo energii, nie zostawiać tego na koniec dnia, bo wtedy zauważyłem, że to podsumowanie wychodzi słabo. Nie do końca jeszcze wiem, jak dzień dziś się potoczy, ale zacznę albo od podsumowania, albo od jakiejś innej konkretnej roboty, a podsumowanie zrobię jutro. To się okaże. A, i teraz dokładnie widać, jak dbam o świerki. Teraz wyszło na jaw. Ale wygląda to całkiem zajebiście. No i dobrą godzinkę popracowałem dla klienta. Mały postęp, ale postęp. I co ważne, też sobie przygotowałem konkretne zadania na poniedziałek, na kolejny dzień pracy, żeby wiedzieć, co zrobię, jak tylko usiądę. Mała aktualizacja tego, co robiłem przed chwilą. Dodałem sobie dwa takie przyciski. Dodaj do użytkownika do CRM-a i dodaj płatność do CRM-a. Dzięki temu po kliknięciu tutaj, więc to tylko sprowadza się do tego jednego kliknięcia. No jeszcze nie jest to w pełni zautomatyzowane na 100%, ale wystarczy tylko kliknąć i automatycznie ta płatność się dodaje. Użytkownik nawet dodaje się do mojego lokalnego, autorskiego CRM-a. Dodatkowo naprawdę w 5 minut zrobiłem sobie taki prosty eksport danych do CSV, powiedzmy. Sobie kopiuję to i tylko wklejam do arkusza, bo to jest drugie miejsce, w którym przechowuję te informacje. No i zaplanowane było więcej tych automatyzacji, usprawnień, które miały mnie tutaj odciążyć, ale zrobiłem 20% tego, które rozwiązuje 80% problemów. No niewiele daje wartości, jakby nie patrzeć. Teraz nie muszę na bieżąco tutaj księgować tych przychodów, bo jest ich coraz więcej i kilka dni, jak sobie odpuszczę, po prostu nie jestem w stanie już potem tego nadrobić. Jest to bardzo czasochłonne, męczące, a tak naprawdę raz na miesiąc, na koniec miesiąca już sobie dodałem do procedury, skopiuję tylko dane z CSV do arkusza, żeby one tam były w razie potrzeby jakiejś analizy. A jeśli będę chciał, to na bieżąco albo też raz na miesiąc sobie poklikam te ręcznie te kilkadziesiąt płatności i one się dodają do systemu CRM i będę miał pełny wgląd na przepływ. Faktury wystawiały się od zawsze same, tylko że one potem przychodziły na maila i ja musiałem je zapisywać, drukować i tak dalej, i tak dalej. Teraz wprowadziliśmy taką zmianę, że tego totalnie nie robimy. Na koniec miesiąca idzie jedna paczka online do księgowej. Jak co tydzień i co miesiąc uzupełniam mój scorecard. Wszystkie parametry mierzę. Jak co tydzień piszę maila, newsletter. Co tydzień w poniedziałek o 12 wychodzi taki mail do mojej efektywnej listy. Tam jakiś zawsze tip, jakiś link, jakąś wskazówkę podrzucę odnośnie efektywności. Teraz ważna ciekawostka, bo sam się pogubiłem, nie wiem, czy się odnajdę. Nagrałem jedno wideo, ale tam było 7 sposobów. Każdy sposób pociąłem osobno. Mamy kilka źródeł miejsc, na które rzucamy to wideo. I w sumie wyszło 33 wideo do wrzucenia, zobacz. Procedura jeszcze nie do końca to garnia, ale tu mamy YouTube, LinkedIn i każdy sposób jest osobno tutaj. Facebook, fanpage, Instagram. Prywatny, nieprywatny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak to ładnie wygląda. Nie patrzeć jest treści na każdy miesiąc, chyba żeby wrzucać jedno wideo na każdy kanał codziennie, no to mamy treści na tydzień, ponad tydzień, co i tak jest dobrym wynikiem. To tyle na dzisiaj. A propos wideo, tylko dodam, że jeszcze z tego story zrobię dzisiaj wideo, wrzucę na vloga i widzimy się jutro albo w poniedziałek.